Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich miłośników Bożego Słowa. Jutro w czwartek 20 tygodnia zwykłego. Do modlitwy proponuję pierwsze czytanie z dnia, czyli fragment z Księgi Ezechiela, rozdział 36, wersety 23-28. Posłuchajmy. Duchu Święty, oświecaj nas, prowadź, Maryjo, wspomagaj. Z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów. Zbezczeszczone przez was pośród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan. Gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was pośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. I oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego, tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę Bogiem waszym. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Do przemodlenia. Pan Bóg przez proroka Ezechiela wyraża pragnienie zatroszczenia się o swoje święte imię. Dlaczego? Gdyż Izraelici zbezcześcili je swym marnym świadectwem życia wobec pogan. Program naprawczy, jak słyszeliśmy, tego stanu rzeczy będzie polegał nie tylko na sprowadzeniu Izraelitów z niewoli, ale też na gruntownej przemianie ich życia. Pierwsze to oczyszczenie z wszelkiej zmazy, także z relacji z różnymi bożkami. To nowe serce, żywe, niekamienne. To moc Ducha, który pozwoli Izraelitom żyć i postępować według Bożych przykazań. I wreszcie umocnienie poczucia wzajemnej przynależności. Ja będę waszym Bogiem, a wy moim ludem. Chcę pytać w modlitwie, czy ja współpracuję solidnie, owocnie z Panem Bogiem i Jego łaską, w procesie przemiany swojego życia. Czy w swoim środowisku, tym najbliższym, ale także poza nim, daje dobre świadectwo o Panu Bogu. Pociągam innych do Niego, czy ich od Niego straszam? Czy unikam wszelkich postaw, które by bezcześciły Boże imię? Poddawały w wątpliwość Jego autorytet, dobroć czy miłość. Czy w moim życiu nie mają przestrzeni jacyś tam bożkowie, którym oddaję hołd? Czy wzywam pomocy Ducha Świętego w postępowaniu według Bożych przykazań? Czy dbam o zdrowie serca swego, nie tylko od strony kardiologicznej, ale też i duchowej. I na przykład regularnie odwiedzam konfesjonał, czyli się spowiadam. Czy umacnia się we mnie poczucie przynależności do Pana Boga i świadomość, że On jest Bogiem moim jedynym? Czy mam świadomość, że wierność Panu Bogu, życie według Jego przykazań, słowa,
wpływa na jakość życia w danym kraju, w środowisku czy wspólnocie, na jakość mojego osobistego życia. To moje propozycje dla modlitwy słowem na jutrzejszy czwartek, 20 tygodnia zwykłego. Serdecznie Was pozdrawiam i z całego serca Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.